Cześć, witajcie. Dzisiaj będę sobie przygotowywał zbrojenie na to nieszczęsne okno okrągłe, z którym ostatnio wam pokazywałem. I teraz tak, w ogóle okno okrągłe można wykonać na różne sposoby, przynajmniej dwa albo trzy, w zależności od materiału, w jakim pracujemy. W moim przypadku, w przypadku silikatów, są dwie opcje. Jedna taka, jaką ja właśnie mam tutaj w projekcie przewidzianą, czyli nadproże okna jest wylewane z żelbetu, czyli mamy wieniec i resztę obrywamy betonem, tak? Formujemy na szalunku, a druga sprawa, można to po prostu wymurować z cegiełek. Taki okrąg, pewnie gdzieś też widzieliście tak wykonane. Powiem wam szczerze, no fajnie to wygląda, natomiast też pewnie przypuszczam, że więcej pracy na to schodzi. Trzeba troszkę bardziej tą ścianę dopasować do tego, żeby ładnie potem obmurować to tymi cegiełkami, tak? To nadproże, właściwie okno całe, ościerze. Ja będę to wylewał z żelbetu, tak jak jest w projekcie przewidziane. Zaraz wam powiem, jak się zabiorę do tego zbrojenia. Aha, bo jeszcze mówiłem, że będzie zależny od materiału. Jest trzecia możliwość. Najfajniej mają ci, którzy robią w gazobetonie, bo to jest materiał jednorodny we wszystkich kierunkach i tam po prostu wystarczy wymurować całą ścianę i potem wyciąć kółko. Nie trzeba żadnych nadproży robić, niczego takiego, ponieważ tak przypuszczam, po prostu sobie ten materiał przenosi obciążenia w każdą stronę, chociaż pewnie projektanci projektują. Zresztą poprawcie mnie, bo tak, ja tak myślę, że nie trzeba by w przypadku gazobetonu robić w przypadku okna okrągłego nadproża, chociaż może się mylę. Poprawcie mnie, jeśli tak jest rzeczywiście. Jak w ogóle wy macie w przypadku takich okien przy wyborze takiego materiału? Nie chcę tutaj nikogo kłamać. Ja tak sobie po prostu tak gdzieś widziałem wykonane, a być może to było źle, tak? I tym się sugeruje. Ok. Nadproże żelbetowe u mnie w tym oknie okrągłym. Mam nadzieję, że to dobrze widać. To są trzy belki poziome i dwie pionowe, zaczynające się od połowy wysokości okna. I teraz jak to ugryźć, tak? Tak jak wiecie, belki można robić, łączyć na L-ki albo z tymi zakładami. Ja się skłaniam ku tym zakładom gotowym na belce już, zostawionym nadatkiem. No i teraz, patrząc sobie po wymiarach, jeśli zostawię sobie pół metra, załóżmy tego nadatku, tak, na tą zakładkę, a średnica okna jest 90 cm, czyli po prostu z jednej i z drugiej strony te nakładki mi się zejdą. Więc w przypadku tak małego okna, tak małej belki tutaj w ogóle, wymyśliłem sobie taką rzecz, że zrobię to możliwie z jednych elementów, tak, pojedynczych. Tylko teraz kwestia tego, żeby dobrze to zrobić. Na pewno mogę sobie zrobić po całej tym zewnętrznym obrysie, bo tak też łączą się potem te belki. Nie mogę tego połączyć również środkiem, bo to by był, myślę, błąd. Trzeba to zrobić z takich elementów, jakie by były łączone z normalnych belek, tak? Jeśli to by były trzy osobne elementy. Więc w tym przypadku ten element środkowy musiałby iść tutaj, do samej góry również, i dopiero też schodzić tutaj. Czyli górą by były tak jakby podwójne pręty, no tak samo też by było w przypadku elek, tak, dokładanych, też tam by z tych prętów potem 2 czy 3. Natomiast teraz dół tej belki poziomej też trzeba by zrobić odtąd tutaj do samego końca, praktycznie wyjdzie, bo tu też mamy 45 cm. Więc byłyby trzy rodzaje takich wygiętych C, właściwie takich kształtów, tak ja to widzę.
całkowicie zewnętrzny, bokami zewnętrzny tu dołem wieńca aż do końca i środkowy do samej góry. Tak to widzę i tak to będzie chyba dobrze zrobione. To jest adekwatnie do tego, jak śliby to było przecięte tu w połowie, to tak, dokładnie tak samo będą te zakłady, po prostu by się łączyły ze sobą, albo nachodziły, albo byłaby pomiędzy nimi, nie wiem, parę centymetrów przerwy. Lepiej to przedłużyć, połączyć, zrobić to z jednego. Tak ja to widzę. I tak to będę zaczynał robić. Mam tam jakieś pręty pocięte i zaraz się zacznę za to wyginać. Planowałem je na jakiś inny element, jednak okazało się troszkę za krótkie, więc wykorzystam sobie tutaj. Coś pewnie będę musiał podocinać, jeszcze jakieś nadatki, ale to zobaczycie za chwilę, jak już coś będę miał wygięte. Może właśnie wtedy na tych gotowych prętach będzie to bardziej obrazowo widać niż tutaj. Aha, jeszcze tutaj widzę, że mam zaznaczone, kierownik mi tutaj zalecał dołożyć po skosie jakieś druty też poskręcać, żeby tego betonu tutaj po tym łuku nie było tyle samego betonu, tak? Żeby tam jakieś zbrojenie jednak jeszcze po skosie wsadzić. No okej, tak to zrobimy. Dobra, zabieram się za wyginanie. Dobra, pręty mam powyginane. I tak wam tylko pokażę, jak to będzie miało wyglądać. Już się tu nie patrzę, że jest dłuższe, bo to jeszcze do obcięcia będzie. Tak jak mówiłem, pręty na inny element były przygotowane. Okay. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. I oczywiście dołem taki sam układ. Mamy tutaj belkę tą jedną z wyprowadzeniami, tak? I tu druga strona, ona by była gdzieś po tyle, nie? Więc to jest teraz całość. Belka pozioma idzie tu, tak, z wyprowadzeniami. Pozioma z wyprowadzeniami, tak jak miało iść do końca. To samo tutaj. Więc wszystko się zgadza, zgodnie ze sztuką, tak jak ma to być. No jest zamiast 6 elementów, są 3. Na poziom oczywiście, bo tam jest dół jeszcze, nie? I myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie takie. Wystarczy teraz to założyć z trzymiona i poskręcać. Tak to więc wygląda. Dobra, zakładam. Jeszcze sobie tylko szybko zerknę, ile z trzymy, w które miejsce. Na pionowe 3 i 7, wszystko co 15. Okej, dobra. Tu też trzeba zwracać uwagę na te wysokości, 25 w górę, czyli dłuższy fragment strzemiona w górę. Właściwie to się nie różni niczym innym jak skręcanie belek. Więc nie wiem, czy zanudzać was znowu tym etapem. Sobie to muszę jeszcze porozmierzać, poukładać.
jak coś będzie już takie bardziej widoczne, zbliżają się ku końcowi, wyłączę znowu kamerkę i pociągnę ten materiał do końca, już potem jak będzie no już to wyglądało jak praktycznie produkt YouTube. Dobra, ja to teraz rozmierzam. Okej, kończę już skręcać to nadproże. Tak to właśnie wygląda już w takiej ostatecznej, powiedzmy, formie. Jeszcze jakieś takie tutaj tylko wzmocnienie. Okej, dobra. Tu sobie już przyciąłem na długość, taka jaka powinna być od góry do dołu, żeby sobie oprzeć tam na tym murku. Jeszcze muszę tutaj zmierzyć, obciąć i będzie gotowe całe nadproże. Tak ono wygląda na to okno okrągłe tam. Gdzieś, a tu mam kredę. Są gotowe. Tak się prezentują nadproże. Tak sobie będzie stało na ścianie. O. Dobra. A, no zapomniałbym. Kurde. Jeszcze przecież wzmocnienie miało iść. Te wzmocnienia. Z tego zrobimy coś takiego. Tu 90, żeby za bardzo nie wystawało. 90, no. Tak. Dobra, za bardzo nie może wystawać poza to, ale musiałoby iść to wewnątrz belki. Wewnątrz belki, coś takiego. Średnio to się da zrobić, ponieważ tu są różne warstwy, tak? Tu coś poniżej, tu coś to. Fajnie to wszystko na papierze wygląda, natomiast z wykonaniem już potem różnie. O, może tak. Tu troszeczkę pod to. O, tak to zrobię. Więcej punktów do złapania jest w ten sposób. Dobra. Tu najwyżej nie będzie trzymać. Tam, troszkę tu. O, właśnie, w ten sposób. Czyli jeszcze pokręcimy. Myślę, że dam sobie i górą, i dołem. Czyli cztery takie, powiedzmy to, zastrzały będę musiał przykręcić. Bardzo za obraz nie może wystawać. Jakoś też tu jeszcze to będzie trzeba skręcić. Thank you.
będzie eleganckie na podłożu. Waga taka w sam raz, żeby to samemu dźwignąć. Myślę, że elegancko to wyszło. Akurat takie odpady, które tutaj się wykorzystało, super. Dobra, to tu jeszcze. Dobra, ja sobie to skręcam dalej. Myślę, że temat tego nadproża nad oknem okrągłym wyczerpałem. Jeśli są jakieś pytania, będę w stanie odpowiedzieć, to piszcie. Ja jestem samoukiem budowlanym, nie wiem czy wam mówiłem. Samoukiem. Dość sporo czytałem na ten temat, zanim w ogóle podjąłem się budowy. Stwierdziłem, że nie jest to nic takiego strasznego. Jak się okazuje, nie jest. Są czasami momenty, w których trzeba się zastanowić, zwłaszcza jeśli się to robi pierwszy raz, przemyśleć technologię, tak, jakieś kwestie, jak to rozwiązać, ale wszystko jest do zrobienia. No i tak wygląda poprawione okno z gotowym nadprożem wstawionym. Dzisiaj troszeczkę gruzu przybyło. Tak w ogóle to są wszystkie moje odpadki z murowania. Nie jest tego za dużo, myślę. No i tak wygląda jeszcze raz nadproże. Znowu troszeczkę pyłu tutaj się nazbierało, no już teraz trudno. Myślę, że wiatr to rozwieje. No. Jest to już teraz zgodnie wszystko tak, jak miało być. Wysokości nadproży się zgadzają. Tak, jak jest podane w projekcie, natomiast dół nadproże jest no, na tej wysokości, jaki musi wyjść, uwzględniając wielkość tego ścieża, tak, która musi powstać. Tutaj ta wysokość jest inna, no bo siłą rzeczy. No i dobra. Żegnam się z wami. Pozdrawiam. Do zobaczenia.